Siema, jestem Marek, a dzisiaj wraz z Karolinką będziemy naruszać prywatność Maćka. W tym domu umieścimy ukryte kamery, takie ukryte kamery. Tutaj akurat jest kamera GoPro z dużą baterią, która starcza na około 2-3 godziny. Tak więc w dzisiejszym odcinku zostawimy tutaj Maćka samego na 2 godziny i będziemy obserwować, co on będzie tutaj robił z ukrytej kamery. A że on często ma bardzo dziwne, śmieszne pomysły. Maciek, co ty robisz? Jogę uprawiam, spierdalaj. Ale czemu to robisz? Wstań! Dobrze, dobrze. Więc myślę, że może to być ciekawe nie doświadczenie. Śmieszne pomysły, nie? Tylko po prostu jest debilem i ma jakieś urojenia w głowie. I po prostu czasami potrafi odwalać naprawdę dziwne rzeczy, których wcześniej w ogóle nie pokazywaliśmy, bo po prostu wstyd. Ale jako, że to jest film z podglądania, no to oczywiście możemy sobie na takie coś pozwolić. Oczywiście nie zapomnijcie o tym, żeby nie zasubskrybować tego kanału. Nie klikajcie tego przycisku, który znajduje się na moim palcu tam na dole, bo po prostu nie warto. Pamiętajcie, nie róbcie tego. A my przygotujemy rozmieszczenie kamer. Karolinka, gdzie proponujesz? Bo ty miałeś to załatwić. Musimy mieć widok na 4 pomieszczenia. Na salon, kuchnię, na pokój Maćka oraz na łazienkę, z której korzystał Maciek. Jeśli chodzi o salon, to myślałam, żeby schować to gdzieś tutaj jakby pomiędzy belkami od schodów, bo to miejsce jest jeszcze nieskończone. Raczej tak tutaj się nie zagląda, więc myślę, że gdzieś to czekaj, tutaj. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Załóżmy jakbyśmy tutaj umieścili. Gdzieś tu albo za schodami. Czekaj, przytrzymam. Ja podejrzę sobie jak to wygląda. Tu będzie okej. Okej, myślisz? Spoko, spoko. Widać cały salon. Ty się na tym najlepiej znasz. Nie widać tam, ale tam chyba umieścimy sobie już kolejną kamerę. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Mamy salon załatwiony. A jeżeli chodzi o resztę pomieszczeń, czyli m.in. tamtą część domu, która się teraz remontuje, dwa pozostałe pokoje, które znajdują się na górze, no to po prostu nie ma sensu. Co te psy robią? Co one robią? Dobra, nie ważne. Siedzą sobie. Po prostu nie ma sensu, bo Maciek tam w ogóle nie wchodzi i po prostu szkoda kamery. Dalej. No ale kuchnia by się przydała, nie? No i właśnie. Na pewno będzie sobie coś gotował, a jego przepisy też są czasami ciekawe. Z kuchnią ja już się zastanawiałem i albo to, albo okap. Ale... Czy wydaje, że okap trochę za wysoko? No właśnie, on jest karłem. No. Nie potrzeba, bo jakby to wyglądało na okapie. Załóżmy, że w tą stronę. Uważaj, nie spadnij stąd. Tylko, że tego nie ma jak przykleić z kolei. Dobra. A w drapaku chyba samo się będzie trzymać, więc będzie okej. Weź zobacz tylko jak to będzie wyglądać. Zobacz. A w sumie, w drapaku zajebiście. Ty, ja przejdę głową? Tarek, jesteś kotem? Nie. Mamy kolejną miejscówę, drapak. I teraz musimy iść do pokoju Maćka. Tylko jest jedno zasadnicze pytanie. Albo śpi, albo nie śpi. Jeżeli nie śpi, to musimy szybko się ewakuować. Wiesz co, to ja może za drzwiami zostanę i będę cię za drzwi nagrywać. Nie, wejdź, bo on mógł, nie ma głęboki sen. A jak nie będzie spał? A w ogóle jest jeszcze aktualnie godzina 15, czyli jakoś za godzinkę dopiero będzie wstawał. Myślisz? No. Znaczy, ja wiem, że on długo śpi, bo długo po nocach siedzi. Jak coś, no to... Masz to rację. Ja chowam kamerę. A, śpisz? Śpisz. Dobra. A gdzie jest królik? W klatce nie ma. Trzeba drzwi zamknąć. Tam gdzieś biega, widziałem. Dobra, Karolina. Karolina. Gdzie ją umieszczamy? Z tego będzie korzystał? Nie będzie. Raczej nie. Na tym łóżku nie będzie spał. Może gdzieś koło tego łóżka, jakby pod spodem trochę. Jezu, rusza się. Myślę, że będzie okej. Okay. Jest taka malutka, że jej nie widać. Nie zauważę, a że jest karma. Tu masz jeszcze tą tapetę taką odchyloną, to ewentualnie tak lekko za tym. On się ruszy. No i jeszcze ostatnie pomieszczenie, a mianowicie łazienka. Tymże... Ale co, chcesz go podglądać w łazience? No myślę, że to jest dobry pomysł? W końcu jakaś prywatność, nie? Najwyżej tego nie wykorzystamy, ale zawsze warto mieć ten zapach. Może coś fajnego się stanie w tej łazience, a zawsze można części intymne zamazać po prostu. Marek! Ale to jest chyba ta bez... Ale do łazienki toalety, teraz jeszcze nie będziemy wchodzić, ze względu na to, że łazienka nie jest w idealnej kondycji. Jest po prostu tam syf po karle. Dlatego będę musiała tam delikatnie posprzątać albo umieścić kamerę w miejscu, gdzie syfu nie widać. I wtedy zaczynamy wielkie podglądanie Maćka. Zapraszam Państwa do oglądania. Pamiętajcie, żeby nie subskrybować tego kanału. Nie klikajcie tego przycisku.
zapraszam. Dobrze, tak więc rozstawiliśmy kamery, bierzemy ze sobą w sumie tylko statyw, idziemy do domu w sąsiedztwie i od razu przy okazji tego będziemy mieli Maciusia blisko, kamery będą łapały zasięg, także wszystko ładnie, pięknie, idealnie, nie musimy szwendać się po mieście. I co, idziemy, nie? Karolinka. Ja się boję tak dużo psa. Dobra, ale drzwi trzeba zamknąć i czekamy na dalszy rozwój sytuacji, idziemy tam na spokojnie się rozgościć i zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że stanie się dużo, no bo jeżeli Maciuś spieprzysz to, to nie będę miał dobrego filmu. Mam nadzieję, że odwali swoje chore akcje, jak to masz w tradycji. Chodź Karolinka, idziemy. Idziesz? Nie. No jak to nie? No nie bój się, chodź. Karolina, nikt ci nic nie zrobi, jak się przejdziesz ja do sąsiada. Nie wychodzę, dobra, to w takim razie... Nie wiem, w garażu zamknąć gdziekolwiek. Dobra, to idziemy przez płot, żeby nie wychodzić na ulicę nawet. Wystarczy, ja nie wychodzę na żadną ulicę, nie ma takiej. To przez płot przejdziemy, dobra. Także widzimy się już na miejscu. Dobra, sąsiad obraził się za to, że wchodzimy na jego pozycję przez płot i po prostu musieliśmy sobie poradzić inaczej. A mianowicie teraz jesteśmy dalej w tym samym domu, w którym jest Maciek, z tym, że troszeczkę wyżej, bo jesteśmy aktualnie na strychu i też musimy być cicho, żeby nas nie usłyszał. Aktualnie jesteśmy po przeciwnej części domu. Ale gdyby poszedł do łazienki, to zawsze może nas usłyszeć, gdybyśmy byli za głośni, więc trzeba uważać. Dokładnie, bo łazienka jest bliżej nas, a pokój Maćka i miejsce, gdzie on śpi, jest zupełnie po przeciwnej stronie. Także musimy być cicho, ale w sumie teraz jeszcze nie musimy. Póki co, z tego co widziałem na kamerach, nic się nie dzieje. Cały czas śpi. Totalna nuda. Królik od czasu do czasu sobie chodzi, ale królik nas nie interesuje. Także trzymamy kciuki, żeby Maciek jeszcze dzisiaj wstał. Bo po prostu nie zamierzamy tutaj siedzieć nie wiadomo ile. Także wracamy do was po prostu, jak coś zacznie się dziać. Nie, Karolina? No raczej. Nudny ten karzeł. Śpi do godziny, która jest? 15. O cholera. Po 15, grubo. Kurde. Ile można spać? Co on robi w tej nocy? Garły mają to do siebie, że po prostu długo śpią, ale my się nie poddajemy i czekamy. Ty, wstał, patrz. O, jest. O ty kinaju, no to co, teraz zabieramy się za niego. Chyba królik zapieprza sobie. Czyli co teraz, Maćku, będziesz robił? Chodź. Królika woła. No bo on ogólnie, Maciek ma to do siebie, że puszcza tego królika po prostu. Jeżeli... Jezu, patrz na jego. Ty, ale nie strasz królik. Ale w sumie ten królik chyba codziennie to przeżywa. Jedny. Ale wiesz co, było lepsze, jakby go po prostu wytresował. Czy królika nie da się wytresować? No chyba da się trochę. No nie no, ale chyba sam nie będzie przychodzić też, nie? Będzie. Kość, no królik. Ty, moja córka miała królika i on tak przychodzi. Nie będę za tobą biegał. No w sumie inaczej królika chyba nie da się złapać. No chodź tu. Chciał, chciał królika, to ma królika. Będzie za nim ganiał. Chodź. Ale nudy trochę, nie? Jak on tylko królika będzie je gonił. Wiesz, bo ja nie zamierzam tutaj 10 minut siedzieć i patrzeć, jak on królika próbuje złapać. No złap go w końcu i rób dalej rzeczy. Ty, ono ma zajebiste życie, jak królika łapie. Wstaje pierwszy. I tak co ranek, nie? Chodź. A nie może jakiś mecz dać temu królikowi czy coś? Ale ja całe życie w smoczu. Chodź tu! Ty, rozumiem. Ja miał okres srypny. A to każą tak czasami ma. Że jak on się zdenerwuje, no to wiesz, to wybucha. Tam musiał agresywny. Ale chyba się lubi z tym królikiem, bo tam widziała, że kilka razy się zdarzyło, że przyszedł do niego rzeczywiście. Tylko... No i pikobela. Chciał raz żyć do klatki. Do widzenia. Tylko głupi jesteś. Jezus, on by przyszedł, a ten goni jako ten. Dobra, wychodzi z pokoju. Do łazienki pójdzie? Dobra, w salonie coś się dzieje. Muszę! No włoń! Ej, szukaj, szukaj, nas nie ma. Czy jesteśmy na strychu? No, ja się raczej nie domyślę. Nie usłyszę raczej to. Mamy. Nie, z domu nie usłyszę, nie ma opcji. No, raczej rzadko przebywamy na strychu. Tam z domu ucieka, czy co? Idzie? Okrut. Nie, no, musi się przewietrzyć, bo tam po tym króliku musi śmierdzić. Nie, on ciebie szuka chyba. Tak, co miałby na balkonie robić? Ogród to jest. Dobra, rozwalę się na sofie i co dalej będę robił? Ty. Dzwonię do kogoś. Do mnie dzwoni. Szukał cię na ogrodzie w twoim pokoju. Nie odbierać? No odbierz, no. Karo, gdzie ty jesteś? No, nas nie będzie. Teraz poszliśmy i wracamy jutro. Co ja mam robić? No nie wiem, no rób co chcesz. Jeżeli chodzi o filmy, no to filmy są, także nie musisz się martwić. My po prostu będziemy jutro, nikogo nie ma w domu. Czyli ja o film się nie martwić. A szama jakaś jest? Zostawiłeś? No tak, no przecież pełno jest żarcia. No dobra, to a jutro to tak od której mniej więcej? Rano jakoś, nie wiem, 10 może. Dobra, to ty masz klucze. Mam, wszystko. No dobra, to ja będę ten, będę w chacie, to jak coś to mnie obudzi się przyjedziesz. Dobra, pamiętaj, nie wychodź nigdzie, tak? No, cześć. Cześć.
No dobra, także teraz otrzymał informację, że nie ma nas. Zobaczymy, co dalej z tym faktem zrobi. Co, znowu gdzieś to będzie, co zrobi? Nie, gra sobie na telefonie. Być może. No i pewnie teraz, znając Maćka, będzie przez godzinę siedział i grał w swoje głupie gierki, dopóki mu się telefon nie rozbuduje. Będzie tak siedzieć i patrzeć jak... A nie, nie, no co, nie mówiłam! A co, to widać, że numer odbieram? Nie, tak po prostu jakoś strzeliłam. Halo, dzień dobry, dzwoniam do pana. Że co? Bo pan dzwonił w sprawie tego piekarnika i ogólnie sytuacja jest taka, że mógłby... Jest możliwość, żeby pan dzisiaj po niego przyjechał, bo ja niestety jutro wyjeżdżam. Piekarnik? Ci sprzęty w domu wyprzedaj. Znaczy są dwa piekarniki, jest ten stary, no to może ten stary, srebrny i ten nowy. No to ten stary pewnie. Czekaj, dobra. Nie powie jaki. Jakby pan dzisiaj go odebrał, to bym spuścił panu 5 dyszek stówę, jakby pan go dzisiaj zabrał. Ja chyba stary, skoro 5 dyszek spuszczę. No chyba, że nowy. 22. No może być, a jeżeli jeszcze da pan radę wynieść sobie ten piekarnik? Co zarobić na królika? Teraz już wiemy skąd ma. A nie przypominam sobie, żeby... Może jakieś żebym mu kazał sprzedawać to. Nie, 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 on prawie nowy jest. Czy on to powiedział? Tak, tak, żadny problem. Dobrze, to ja panu wyślę. To czekam. A, czyli umówię się dzisiaj na 22, tak? Z tego co słyszałem. No trudno, no nie odbierze sobie. Teraz. A ciekawi mnie, co on sprzedaje. Telewizję też, nie wiem. Co? Co ty robisz? Upchniemy telewizor? Wiesz, że ty dopiero go kupiłeś? Ale nie, on tak serio czy żartuje sobie? Czy on po prostu sobie dla jaj wystawia te rzeczy? Nie wiem, że on jakieś takie pranki nagrywa, nie wiem. A światło włączył? Czemu on robi zdjęcie telewizora? Nie wierzę. Cyp, co robi? Ja dobrze widzę? Ja dobrze widzę, czy on robi zdjęcia telewizora? Typ, co robi w ogóle ja? Ty z przodu? Cicho, mam! Ty to dla Beki by się tak starał? Ty ciekawa jestem, czy to aukcja faktycznie tam są. Co? Nie słyszałem co powiedzieć. Szukaj czegoś jeszcze. O, wczoraj kupione. To też robi zdjęcia? No chyba, że on nie wiem. A może jakieś pranki nagrywa, robi. Że tak wiesz. Ale on to... Nie wydaje mi się, żeby on to robił. Dobra, kuchnia. Dobra, lodóweczkę otwiera. Co on z tej lodówki wyciągnie? To ja, to coś na jakieś... Tylko co? To jest istotne. Co on je, jeżeli mu się nie postawi pod nos? Chyba, że jest gotowego, nie? Nie wydaje mi się, żeby coś zaczął gotować. Jest zbyt leniwy. Nie widzę. Krzesło zostało. Kurde, kto to krzesło to postawił tutaj? Jać. Czekaj, co on tam coś ma? Coś czerwonego. Co to jest? Coś czerwonego. Co to jest? Czekaj, bo ja nie słyszę, co on mówi. Mów głośniej. A, jogurt. To napój jest. I co i nic? Gdzie wystąpił? Ale on jest przykrym człowiekiem. Siedzi ciągle w tym telefonie i nic ciekawego ze swoim życiem nie robi. Wiesz... No kurde, sprzęty ci wystawia w tym momencie pewnie na aukcjach, kurde. Zrobił zdjęcia, to teraz wystawia, Boże. Nie, on cały czas siedzi w telefonie. Od czasu do czasu zrobi coś głupiego i dlatego właśnie nagrywamy ten film. Czy coś się dzieje? Boże, co on myśli? To... No to jest taki debil, taki idiota. Czy się wyciągnął? Nie. Nie wiem, jakaś mąka czy coś. Tam ciasto. A, będzie gotował. Ojcie. Czekaj, czy. Co to jest? Prześwietlone. Kurde, ale to znowu jakiś worek. Coś jak... Jakiś cukier, mąka. Nie, cukier jest chyba w tak papierowych takich, czy nie? No, ale co, nie wiem, czy to nie jest papierowy przypadkiem. Mąka? Nie, jakaś mąka, jakiś cukier, no coś takiego, nie? I czemu on w ogóle bezprawnie grzebie sobie po szafkach? Kolejna paszka. To jest sól. Na 100%. Mała, no? Pamiętam opakowanie, jak sam to kupowałem. To kilo soli. Fioletowe. Ty się śmieje, Boże. Nie wiem, nie mam pojęcia po co. Ale co on może piec z soli? Nie wiem. I co on robi? Tańczy? Jak nie skupi. Właśnie o tym mówiłem, że on ma czasami takie zwierzęce zachowania. Ciągnął składniki do ciasta. Tańczy. Co? Jezu, to się prawie wyrżnął. Co, naśpał się tą solą, czy co? O co chodzi? O co chodzi? Co on odwala? On bierze tą sól? Mówiłem, on jest tak głupi. 4 kilo soli. Dobra. Schody. Słyszę, że wziął 4 kilo soli i się rozebrał. Boże. Dobra, w łazience. Światło zapadnie. Dziękuję. Boże, jaki muzykant. Nie, no akurat lubi tę piosenkę, bo on, wiesz, to się przyczynił do powstania. On będzie się kąpał. Chyba nie chcę na to patrzeć. No nie wiem, czy bym chciał, ale co on to wy... Znaczy dobra, ja mogę ci to zostawić. Ale ja nie wiem. Chcesz oglądać? Dobra, na szczęście jest jeszcze ubrany, tak?
Proszę cię do tańca, poskaczemy tak do jutra. Tylko wiesz co, bo mnie ciekawie pochodzę, wziął te 4 kilo soli, nie? Bo na górę z tym szedł. A woda leci, trzeba woda, troszeczkę ściszyć. Woda leci. Dobra. Nie, ja pi***. Jest tak głupie. Co za idiota. Co to do Karzeł, debilu, wstyd mi za ciebie. Jeszcze teraz, idioto głupi. Karzeł, do ciebie to mówię. Będę to musiał puścić w internecie ludziom. I co oni w ogóle sobie o mnie pomyślą, że z kim ja mieszkam? O Jezu, typ. Co robię? Dobra, dam głośniej. Solanka, kurde. Ale to chyba nie jest. Ty, bez kitu, tą solankę sobie robię. Dobra, jednak uważam, że było warto nagrywać ten film. Aczkolwiek wstyd jak cholera. I co on? Nasypię sobie soli, tak? I co dalej zrobić? Będę się kąpał w soli. To dlatego ta sól tak szybko znika w tym domu. No to akurat tak. Ostatnio coraz częściej. Ale można w ogóle tak używać soli kuchennej do... To nie jest ten typ bo są, soli. Ja wiem, że są specjalne sole do kąpieli. No tak, ja też czasami takie używam, ale to jest specjalna, a nie sól kuchenna, jodowana. Ale czym się różni ta specjalna do kąpieli? No bo to... Od tej. No to tak ja nigdy nie używałem. Z tymi przecież, z różnymi jakimiś substancjami takimi do kąpania, no. Olejki jakieś takie, wiesz. No nie, może ma jakiś sposób, no, może śmiejemy się, a tak naprawdę to my jesteśmy debilami. No ale to jest sól jodowana do kuchni, to w ogóle nie jest to. Dobra, skoro on tak robi, to działa, okej? Okay? Coś skażę. A w ogóle jakie ją magacie, jakie marki? Dobra, już nie zobaczymy. Dobra, wchodzi. O nie! Dobra, ale oczy, ubrany jest. Ale oczy mi wypaliło. Co on robi? Nie, on będzie w tym siedział. Przynajmniej w tym nie siedzi, tylko on stopy moczy. Nogi moczy. 4 kilo. To cię kszoruje. Pimik, kurde. Ale serio? Ta woda brązowa się zrobiła, widzisz? O Jezu, on taki brudny. O fu. Dobra, dalej w telefonie. Kipsta? Gacie ma? Kipsta chyba, no. Nie, nie, jakiś RTD, dobra, nie ma. I co, to koniec? Ale ma. Ile kosztuje kilogram soli? Nie wiem. Dużo, z piątkę mam jak... 5 zł. No tak. I co on teraz wsypał? 20 zł? Jakby nie wiadomo kim był? Stopy sobie pomoczył stópki? Pamiętasz jak ty się w mleku kąpałeś? Tak, ale to miało jakiś określony cel. A on sobie wchodzi do wanny. Może stopy i dobra, bo chodzi. Teraz może być niebezpiecznie, bo on może się teraz przebierać. Każą jej no, zmiana gaci. Spoza... O jest. Dobra, chyba nam zaraz zniknie. Jeszcze tutaj się odbija delikatnie. No więc... Telefon zabiera. Dobra, zniknął. Gdzie on teraz? Nie ma. Ale gdzie on, kurde, poszedł? Nie wiem, nie widać go nigdzie, pusto jest. O co chodzi w ogóle? W pokoju pusto, królik został. W klatce sobie tylko na schody nie mamy kamery, nie? Albo zejdzie na dół, albo a pójdzie do siebie. Ale co on na tych schodach może robić? Nie wiem, a może się ubiera? Na schodach? Nie, bo on ma szafę tam obok schodów, tymczasowo. Tamta biała, jak wchodzisz. A, no czeja. No dobra, cóż. Ciekawe, nie? Także najbardziej prawdopodobny scenariusz, że się przebiera. Albo po prostu siedzi w innym pokoju. Albo jeszcze mógł pójść grać na komputerze. No też. Bo w drugim pokoju jest komputer wystawiony. No to w sumie bardzo prawdopodobne. Oby tylko grał. No to cóż, oby. W takim razie zobaczymy, co się będzie działo dalej. Wracamy po przerwie. No chyba, że się szybko ubierze i tyle. No. A jeżeli gra na komputerze, to gorzej, bo tak naprawdę... To będzie nuda. No nie, no nawet nie mamy kamer. Ja to... Znaczy mogłoby być ciekawie, bo jak on gra na komputerze, to czasami robi tak... Ale to taka ciekawostka. Zdarza mu się. Dobra, także czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Miejmy nadzieję, że nie gra na komputerze. Kurde, szkoda, że nie zamontowaliśmy tam kamer. Zapomniałem. Ale sobie nie mieliśmy więcej kamer. Dobra, także widzimy się, jak sytuacja się rozwinie. No a co, ty już jesteś? O, to zobacz, jest. O Jezu! Dobra, to ja tam głośniej. Dobra, na razie. Gada z kimś? Co, kurtka ubiera? Co on, kurde? No, widzisz, tylko na ogrodzie będzie siedział. Gada z kimś, tylko nie słyszałem. Do kuchni znowu przyjadł? Co on będzie jadł? Co on tym tak rzuca? Co to było? Nie wiem, jakieś kiełbasa, parowy? Parówki. Jezu! I ten swój napój kolejny wziął? Zrobi sobie po prostu parówki. Nie! Co? A to jest zwierzę tym prawie. Jest ta paruwa w garść. Dobra, ale wiesz co? Czy on wychodzi z domu? No mam nadzieję, że nie. Idziemy robić zadymę. Nie ma wychodzenia z domu podczas kwarantanny. No. My nie wychodzimy. My mogliśmy sobie siedzieć w tym momencie w samochodzie, a nie wychodzimy z domu i siedzimy na strychu. Nie ma czasu, idziemy. No nie ma takiej opcji nawet. Idzie.
A ty gówniarzu, gdzie z domu wychodzi? Gdzie wychodzi z domu? Ładnie to tak wychodzić? Oczywiście. Co? Co? Ładnie tak z domu wychodzić? Wiesz, jaka jest sytuacja teraz? Zamiast dać dobry przykład, to ty z domu wychodzisz. Nie, ale tak poważnie mówię, nie wolno z domu wychodzić, a ty ciągle uciekasz, tak? Jak byś teraz wyszedł? No nie śmiej się. To nie jest śmieszne. Człowieku! Maciuś, ogólnie to sobie nagrywaliśmy, że cię podglądamy z ukrytych kamer, ale mnie rzeczywiście z domu nie można wychodzić. I co widziałeś ciekawego? Widziałem, że się kąpałeś soli. Co to domowa solanka, czy jak? Że piłeś twista. Dużo rzeczy widzieliśmy. Ale z domu masz mi nie wychodzić. Tak? A bo ja ten później jeszcze jestem z takim ziomeczkim umówiony. Ale trudno o plany musisz się przełożyć. Tak? Chwilę przyjedzie. I wiesz co zrobiłeś? Żeś mi film spieprzył. No miało być dłużej. A co? Co tam było na tym filmie? Że coś tam sprzedajesz, ale to później sobie porozmawiamy o tym. Że co jeszcze? Że robisz solankę? Dobra, nie pamiętam. Myślałam, że to się gotuje głupiego, tak jak to ma z zwyczaju. A i parówki wpieprzałeś. No i co? No nuda. Dupy dałeś. Nudne życie mam, widzisz? No niestety. Za to ty masz fajne. No to... Podoba ci się podglądanie Karła? No to zobaczysz. A jeszcze królika ganiałeś. Dobra, zobaczymy. Możesz sobie taki sam filmik nagrać. Czy ty jeszcze mi w pokoju kamerę dałeś? Tak, idę je właśnie usunąć. Słuchaj, możesz sobie taki sam film nagrać. Możesz albo mnie, albo mamy podglądać. Ja ci dam, ty peczku, ty. Ale za miesiąc czasu zobaczymy, jakoś co będziesz robił. I zobaczysz, że ja mam dużo ciekawsze życie. Ja ty poszedłeś, że zrzeć parówę i tyle. Dobra, nic. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego filmu. No niestety było mało tych akcji, aczkolwiek te akcje były zajebiste. Filmik uważam jak najbardziej za udany. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. I też w przyszłości zamierzamy jeszcze raz rozstawić mu ukryte kamery. Ale to nie tak szybko, bo musi troszeczkę czasu minąć, żeby po prostu nie spodziewał się. Co jest? A, to pies. Co tam? Jejku. Do zobaczenia.